Niegdyś posiedzenia Rady Miejskiej czy Gminnej zawierały w początku obrad punkt, którego treścią były interpelacje, ale od jakiegoś czasu te można składać wyłącznie na piśmie. Teraz samorządowcy mają do dyspozycji mównicę, z której wygłaszają swoje oświadczenia i wnioski. Radnym pisanie zdaje się przynosić mniejszą satysfakcję niż mówienie. I to dobrze, bo podczas ich wystąpień, często pełnych troski i emocji, pojawiają się spostrzeżenia, które niewątpliwie kierują wzrok urzędników na nierozwikłane problemy mieszkańców. Wystąpienia bywają długie, zawierają multum wątków i zarządzający miastem prezydent z zastępcami ledwie nadążają na bieżąco notować podnoszone przez rajców kwestie. Po co notują? Ano muszą, jeśli to tylko możliwe, odnieść się do nich na koniec posiedzenia. Nie mają więc szczególnie wiele czasu na znalezienie odpowiedzi lub rozwiązanie jakiegoś problemu. Bez kilkudziesięciu sekund, godzinę trwały wystąpienia radnych podczas ostatniej wrześniowej sesji suwalskiego samorządu. Jak tę lawinę postrzega włodarz miasta? Nie byłem na sesji Rady Miejskiej, ale zapoznałem się z protokołem obrad i wysłuchałem tych wystąpień, tych spraw poruszonych przez radnych. Było bardzo, bardzo dużo. Aż zaskoczony jestem, bo w końcówce kadencji, ja to rozumiem, nie? Że radni są zatroskani sprawami mieszkańców i wychodzą często na mównicę. Natomiast no tutaj początek kadencji, taka aktywność, tylko pogratulować. Nie na każdą kwestię da się odpowiedzieć od ręki, choć oczywiście taki tryb jest najbardziej pożądany. Co zatem dzieje się później? Ja jako organ wykonawczy z urzędnikami musimy to wszystko rozebrać na czynniki pierwsze i zobaczyć, co się uda zrealizować, kiedy, bo tam czasami są pobożne takie życzenia, nie? Jakbym podsumował te oczekiwania ze strony radnych na danej sesji, no to trzeba miliony złotych, żeby to wykonać. No i każda sesja odbywa się co miesiąc, po prostu nie mamy takich możliwości, takiej zdolności finansowej, bo jaka ona będzie na przyszły rok, to też nie wiemy dzisiaj, bo to jest wielki znak zapytania, bo już uchwalił nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ta ustawa będzie rozpatrywana teraz przez Senat. Bez przychodów z państwowego budżetu idea samorządności, szczególnie w wymiarze ekonomicznym, przestałaby istnieć. Oczekujemy ostatecznych kwot na przyszły rok, tak jak zawsze w październiku. Jeszcze tak naprawdę nic nie wiemy. Wiemy, że będziemy mieli więcej dochodów, ale no i poczekajmy na konkrety, nie? Bo wszyscy zapewniają, że te dochody będą większe. Na przestrzeni ostatnich tygodni wydarzyło się w kraju wiele niespodziewanych rzeczy, które poważnie nadgryzą publiczne finanse. Powódź na południu Polski też kolejne potrzeby budżetowe wyzwoliła. No i tak, żeby to nie odbyło się kosztem właśnie samorządów, kosztem realizacji innych zadań, bo to były przeniesienia pewne. Tu akurat obawa dotyczy zmniejszenia budżetu inwestycyjnego w wymiarze sprawiedliwości. Na realizację czeka nowa siedziba Sądu Rejonowego. I choć nie jest on finansowany z udziałem lub za pośrednictwem samorządu, to nam się zapaliła żółta gdzieś tam lampka, czy czasami nie dotyczy to tej inwestycji, która ma być realizowana tutaj przy ulicy Utrata, czyli siedziba Sądu Rejonowego, bo tam wydałem w ubiegłym roku, chyba w maju, decyzję, pozwolenie na budowę, a wcześniej działkę przekazaliśmy w darowiźnie i nam zależy, żeby tego typu obiekt powstał tutaj w Suwałkach, nie? A i taka informacja, że zabrano jednym słowem środki inwestycyjne z Ministerstwa Sprawiedliwości i pewnie tam poszły na inne ważne sprawy, ale no, czy to nie uderzy właśnie w nasze inwestycje? No i pan przewodniczący zadał mi ostatnio pytanie takie, interpelacje, żebym ja tutaj rozmawiał z parlamentarzystami, ja bym rozmawiał, nie, oczywiście taka moja rola jest. Tak więc nie tylko radni wydeptują ścieżki do szuflady z pieniędzmi, ale również włodarze miast i gmin takie działania podejmują, kierując swe kroki do parlamentarzystów. Czy ci pomagają? Często tak, ale nie zawsze.